Cześć, witam serdecznie. Na tym nagraniu powiem, jak eksplodować wiarę w siebie na poziomie DNA osobowości. Na czym polega prawdziwa wiara w siebie? I dlaczego jakiekolwiek budowanie tego, wzmacnianie jej, jak ona się w ogóle buduje, może tak, w osobach, które naprawdę je mają. Co jest źródłem tak naprawdę wiary w siebie? I odpowiedź jest pewnie nie będzie za mocno zaskakująca, chociaż niektórych może zaskoczyć, ale jest to kontekstowość. Czyli generalnie życie wam pokazuje, czy macie wierzyć w siebie, czy nie. Co to oznacza? I kontekstowość. To znaczy, jeśli na przykład masz wygłosić przemówienie albo wystąpić przed grupą i dopada cię ogromna panika, to ty wiesz, że nie możesz wierzyć w siebie. Tak? Bo nie kontrolujesz wtedy. Nie ma szans. I ty wiesz, i twoja, w tym przypadku twoja wiara w siebie jest znikoma. To samo dzieje się na przykład, jeśli uprawiasz sport. Jakąś dyscyplinę, powiedzmy, to piłka nożna, bo to jest bardzo popularne. I teraz to samo, jeśli ty w kluczowych sytuacjach twoje emocje są tak silne, twój niepokój, strach, to ty wiesz, że ty przestajesz wierzyć w swoje umiejętności. Tak? Bo twoje emocje powodują, że ty nie możesz sobie, nie wmówisz sobie tego, że ty masz te, że ty, żebyś ty wierzył w siebie, tak? Bo życie pokazuje ci, sytuacja ci pokazuje, że ty nie masz powodów, żeby wierzyć w siebie. I jak odzyskać tą wiarę? To właśnie zmieniając te kluczowe rzeczy. Czyli generalnie tak naprawdę już najzwyczajniej w praktyce to trzeba usunąć rzeczy, w zasadzie destrukcyjne czynniki, które powodują, że ty się czujesz niekomfortowo bądź nawet jesteś przerażony w danych sytuacjach. Oczywiście w sytuacjach, które ciebie dotyczą i chciałbyś się rozwijać. Tak? No bo to tylko o takich mówimy. Bo to w jakimś konkretnym celu na pewno to chciałbyś poprawić sobie, tak? Tą wiarę w siebie. To trzeba, że tak powiem, te rzeczy trzeba usunąć, to, czego się boisz najbardziej. Wtedy, jak już to usuniesz, a to jest możliwe, tak tylko abstrahując, dzięki mojemu odkryciu potężnej własności umysłowskiego, jeśli usuniesz takie czynniki, i w tych samych sytuacjach, gdzie doświadczałeś na przykład paraliżu emocjonalnego, gdzie ten stres był sytuacyjny ogromny, i kiedy zaczniesz usuwać z podświadomości te czynniki i przy następnych okazjach te emocje będą coraz niższe, to zaczniesz wtedy prawdziwie zaczniesz wierzyć w siebie. Dlatego, że jeśli twój stres będzie mniejszy w takich sytuacjach, tych kluczowych, to ty będziesz miał dużo więcej możliwości. Przede wszystkim twoja kreatywność, dostęp do twojej kreatywnej części umysłu będzie większy, tak? No bo jeśli nie będziesz, jeśli ty energię, twoja energia nie będzie spożytkowana na to, żeby na ten niepokój, strach, lęk, tylko na to, co masz powiedzieć, co chcesz, albo w jaki sposób chcesz się zachować, tak? W ramach na przykład wspomnianej dyscypliny sportu. I to po prostu będzie przeskokiem jakościowym dla ciebie. W związku z tym ta wiara, taka prawdziwa, i to już nie będzie znaczenia to, czy powiedzmy ktoś powie, czy jest tak, czy inaczej. Nie, to nie ma znaczenia dla ciebie, dlatego że dla ciebie tak naprawdę znaczenie ma to, co ty czujesz. I jeśli w tym kontekście ty będziesz czuł się, tak, ty będziesz na przykład
ty będziesz wiedział, co ty czujesz tam. W związku z tym te czynniki zewnętrzne, nawet jeśli krytyka czy ktoś coś powie, no nie będzie na to, na tobie robiło wielkiego wrażenia. Dlatego, że ty wewnątrz będziesz czuł. I dlatego też jest ta sztuczna wiara. Dlaczego na początku wspomniałem o tej prawdziwości wiary? Dlatego, że im wyżej będziesz osiągał i chciałbyś wyżej iść, chciałbyś więcej osiągać w życiu, wyżej się piąć, że tak powiem, w czymkolwiek, to będziesz miał coraz więcej osób, które tą wiarę twoją będą chcieli podważyć. I jeśli ona będzie słaba, ułomna albo sztucznie pompowana, czyli generalnie będziesz chciał ponad miarę coś, to bardzo szybko cię rzeczywistość zweryfikuje. Dlatego tak naprawdę tego się nie da nadmuchać. Że osoby, które mają to mają tą wiarę w siebie, w konkretnych sytuacjach, bo to też mówię o bardziej w kontekście rozwojowym. Czyli to, co byś chciał robić, i chcesz mieć wiarę w tym, co, tak? Mieć predyspozycje, talenty wręcz, bo to dotyka kwestii talentów, tak? Czyli usuwając te destrukcyjne formy, po prostu twoja wiara sytuacyjna, czyli ta konkretna, po prostu eksploduje samoistnie, tak? Ale poprzez właśnie doświadczenie, bo ty w tych jakby poprzez adaptację wynikającą właśnie z usunięcia tych destrukcyjnych form myślowych będziesz po prostu zmieni się twoje postrzeganie, tak naprawdę ten stan emocjonalny w tych ułamkach sekundy, gdzie to jest najważniejsze, gdzie nie ma już czasu na budowanie pewności siebie czy budowanie wiary w siebie. Nie, to jest ułamek sekundy, tam nie ma myślenia, to jest chwila, moment. Nie? To jeśli osoby, którymi mają te destrukcyjne formy, to wtedy już są szargani emocjami. I tam już kończy się. Dla niektórych tu się kończy, że tak powiem, kończy się zabawa. Zaczyna się prawdziwe życie, nie? Kiedy te emocje wchodzą do gry. Bądź im są niższe, chodzi o tę negatywną formę, tym twoje predyspozycje, talenty, wszystko wzrasta. Dobra. Temat mi się wydaje w miarę nakreślony. Jeśli czegoś nie wyjaśniłem albo masz jakieś pytania, śmiało pytaj. Postaram się odpowiedzieć. Tymczasem wszystkiego dobrego i do usłyszenia na następnym nagraniu. Cześć.